Dobrze, kochani, to możemy, myślę, zaczynać, rozpoczynać. Jest rok 2022, styczeń. Który to dzisiaj stycznia? Którego mamy? Drugi dzień świąt prawosławnych. Rozpoczynamy rok w naszej kawiarence Piosenka o porcelanie w Miłoszowym dworze spotkaniem z długo oczekiwaną Julią Fiedorczuk, którą bardzo serdecznie witam. Przywitajmy ją. Dzień dobry. Dla większości z Was nie muszę twórczości Julii Fiedorczuk przedstawiać, ale powiem parę słów o tym, że jest poetką, pisarką, autorką ważnych książek, zarówno poetyckich. Jest tutaj z nami książka Psalmy, która została nagrodzona Nagrodą Szymborskiej. Są nominowane do nich powieści. Ja mam tutaj Pod słońcem taką powieść, którą też bardzo Wam polecam, bo Julia przyjeżdża z południa Podlasia, znaczy przyjeżdża z Warszawy, prawda, gdzie mieszka teraz, ale jej korzenie to są okolice Siemiatycz, Narwi, miejsca, gdzie Narew do Bugów wpada, i to są też przestrzenie, o których traktuje ta powieść, gdzie znajdziecie też wiele wątków takich pogranicznych nam bliskich, bo i Czesław Miłosz się tam pojawia jako ulubiony poeta bohatera Michała, i pojawia się opowieść cygańska Jerzego Ficewskiego o ptasiej bogini. Siostry, ptasia siostra. Tak, ptasia siostra. No, dzisiaj się to nazywa województwo podlaskie. My tutaj czujemy na Suwalszczyźnie, że to są troszkę inne światy. Pewnie się przekonasz, jak dłużej pospacerujesz tutaj, jak krajobrazowo, energetycznie to jest troszkę inne miejsce od południa. No, ale ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli tutaj te szlaki przecierać i tworzyć wspólną przestrzeń. Tworzyć wspólną przestrzeń do zamieszkiwania. I to jest być może jeden z tematów, o których będziemy rozmawiali, bo Julia jest też twórczynią Szkoły Ekopoetyki przy Uniwersytecie Warszawskim, i to pojęcie ekopoetyki chciałbym, żeby stało się też jednym z tematów naszej rozmowy. I jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tak definiujesz ekopoetykę, prawda? Jako tworzenie miejsca do zamieszkiwania. Tak, tak. Mhm. Ja zacznę od tego, że dziękuję bardzo za zaproszenie i chcę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że mogłam tu przyjechać. Pierwszy raz w życiu tak naprawdę, bo rzeczywiście zawsze jeżdżę na wschód, trochę bardziej na południe. No i tu jest bardzo, bardzo pięknie i mam nadzieję, że będę wracać niejednokrotnie. Szkoła ekopoetyki, to tylko troszkę sprostuję, funkcjonuje przy Instytucie Reportażu w Warszawie. To jest pozaakademickie przedsięwzięcie. My założyliśmy Szkołę Ekopoetyki z Filipem Springerem i to jest taka szkoła właściwie kompetencji ekologicznej czy myślenia ekologicznego dla pisarzy uprawiających i w ogóle dla artystów uprawiających różne dyscypliny, sztuki, ale mieliśmy też w pierwszej edycji naszej szkoły prawniczkę, mieliśmy psychoterapeutki, mieliśmy fotografika, ludzi, którzy na różnych płaszczyznach i różnymi środkami opowiadają świat, i mają też w tym swoim opowiadaniu jakiś rodzaj sprawczości, tak? I to do nich jest adresowana właśnie ta nasza szkoła. Może potem będzie okazja, żeby o tym coś tam więcej powiedzieć. Samo to określenie ekopoetyka, no to oczywiście to jest po prostu jakiś tam jeden termin, który pomaga nakreślić pewną przestrzeń namysłu i
wydaje mi się ważne, żeby się do niego tak bardzo nie przywiązywać jako do czegoś, co już, nie wiem, no, ma definicję i ma od tej pory zawsze działać w taki sam sposób. Po prostu na pewnym etapie to określenie ekopoetyka dla mnie było przydatne, było użyteczne do tego, żeby jakoś ustawić sobie namysł nad tym, w jaki sposób język, zwłaszcza język literacki, a może szczególnie język poezji, może wpływać na to, na kształt świata. Na kształt świata w jego wymiarze takim międzyludzkim, międzygatunkowym, intersubiektywnym. To znaczy na to, w jaki sposób to, jak posługujemy się językiem, w jaki sposób to, jak posługujemy się metaforami, w jaki sposób siebie artykułujemy w języku, w jaki sposób to wpływa na to, jak postrzegamy świat jako taką przestrzeń, którą przecież zawsze dzielimy z innymi ludźmi, ale też z innymi istotami. Bo kiedy popatrzymy na etymologię tego słowa, ekopoetyka, no to słowo eko, które teraz robi taką zawrotną karierę do tego stopnia, że aż się robi trochę irytujące, prawda, bo już zostało przechwycone bardzo mocno przez rynek po prostu. No ale to słowo eko pochodzi od greckiego, starogreckiego słowa oikos. I oikos oznacza mniej więcej tyle, co gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe, dom, jakaś wspólnota, to jest oikos. Z kolei poetyka wywodzi się od greckiego słowa poiesis, które oznacza tworzenie. I to tworzenie, jakby tworzenie, do którego odnosi się poiesis, to jest nadawanie formy, czyli to jest taki rodzaj tworzenia, który jest udziałem rzemieślnika na przykład, a nie jakiejś boskiej istoty, która tworzy z niczego. Tak? Poezis to jest nadawanie formy materiałom. To jest po prostu składanie materiałów razem, tak żeby one stworzyły jakąś kompozycję. I dla mnie to jest niesamowite, że poezis występuje w takim działaniu, w takiej pracy jak praca szewca na przykład, i w takiej pracy jak praca poety czy poetki. Znaczy, to mi się wydaje bardzo piękne. Ja lubię myśleć o poezji w kategoriach właśnie poiesis, czyli tego lepienia z istniejących materiałów, czegoś, co ma po prostu jakąś swoją materialność i co przez to, że jest materialną formą, w jakiś sposób działa i działa w sposób praktyczny, bo ja tak lubię myśleć o poezji jako właśnie o takim zupełnie praktycznym działaniu, posługującym się właśnie takimi materiałami, jakimi poezja się posługuje, czyli językiem. Ale to, co ważne, to że właśnie poezis czy poetyka nie jest tożsama z poezją, bo tak naprawdę wszystko, co ma formę, ma poetykę, można powiedzieć, że film ma jakąś swoją poetykę, można powiedzieć, że nie wiem, język prawa ma jakąś swoją poetykę, reportaż ma swoją poetykę, no w pewnym sensie można powiedzieć, że miasto ma swoją poetykę. I więc jak skleimy te dwa słowa, właśnie ten oikos, czyli to właśnie to zamieszkiwanie, to domostwo i poiesis jako tworzenie, no to wychodzi nam dosłownie tworzenie tej przestrzeni do zamieszkiwania. Jeszcze tylko powiem, chociaż może to jest oczywiste, że ten oikos, że to eko pochodzące od oikos wchodzi również w skład słowa ekonomia. Tak? Ekonomia też wywodzi się od oikosu, tak jak ekologia. I no jest jakiś paradoks, że te znaczenia się tak zupełnie rozeszły, więc to jest też dla mnie ciekawe, że w tym oikosie one się schodzą z powrotem. Czyli ten namysł nad to, co robi ekologia, czyli wiedza o tym domu, razem z tym, co robi ekonomia, czyli jakieś przytomne gospodarowanie tym, co mamy w tym domu, etymologicznie no jest takie miejsce, gdzie one się spotykają i to jest może coś, co warto podkreślać i jakoś odkrywać na nowo. Dodam tylko, że polecając Państwu taką serię podcastów, którą w ramach Szkoły Ekopoetyki robicie z Filipem Springerem, Czerwona Taczka, można ją znaleźć już w internecie. Bardzo polecam te rozmowy. A sama Czerwona Taczka z poezji Williamsa też dotyka
jakiejś małej rzeczy w rzeczywistości, drobiazgu, który może stać się centrum, fenomenem tego, co ważne i piękne, znaczące. Ja bym chciał, Julio, żebyśmy sobie, bo jesteśmy w takim miejscu, które nie bez powodu mocno koresponduje, myślę, z twoim tworzeniem, myśleniem wokół ekopoetyki. Takim miejscem, jak kiedyś odwiedziłem jednego z bohaterów twojej książki, Różne możliwości. To jest taka książka rozmów, które Julia przeprowadziła z poetami amerykańskimi, którzy mają duży wkład w to, co nazywasz zwrotem ekologicznym, mm-hmm. prawda? Bardziej niż jakąś poezją ekologiczną, yes. prawda? Czyli myślę o Gerym Snyderze, kiedy przyjechałem do takiego miejsca, w którym on budował swoje miejsce, Kit Dizzy, we wschodniej Kalifornii, tam przy Sierra w górach, to on używał takiego terminu rehabilitation, czyli jak po polsku można powiedzieć nowe zamieszkanie, czy zamieszkanie na nowo, czując, że tworzy miejsce, które ma swoją jakąś pamięć. Tam akurat w tym przypadku Indian amerykańskich, ale też kopalni złota i osadników, którzy tam to złoto wydobywali i tak dalej. W każdym razie my też jesteśmy w takim miejscu dawno temu zamieszkanym, potem zrujnowanym, opustoszałym i zamieszkaliśmy na nowo. I myślę, że to jest jakiś ważny gest tego czasu, tej kultury, którą tworzymy i wokół której powstaje to poiezis, że są to miejsca na nowo zamieszkiwane i że im musi towarzyszyć jakaś filozofia nowego zamieszkiwania i jakaś z tym związana kultura, która jest inna od rdzennej kultury, która ma jakąś nieustającą swoją ciągłość albo po prostu zanika. Prawda? I tej nowoczesnej kultury, która jest od tego oderwana od dawnego czasu, od długiego czasu. I wokół tej sytuacji chciałbym cię o ważne dla nas również sprawy zapytać, poczynając od tego, co zanim byśmy przeszli do tego, ku czemu to nas prowadzi i jakie nowe idee, perspektywy, wyobraźni mogą temu towarzyszyć, to chciałbym zapytać o to, co przeszkadza, to znaczy jaka jest stara naleciałość, jakie są martwe przyzwyczajenia, niebezpieczne mity, zakrzepłe w języku sformułowania, które nam dostęp do takiego nowego zamieszkiwania odbierają. Czyli ten zwrot ekologiczny, o którym mówisz, musi się zmierzyć z jakąś aporią, z jakąś sytuacją zastaną, która jest skostniała, która czasem jest wroga temu, musi podjąć wysiłek zburzenia czegoś. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jakie to są obszary, z którymi musimy stoczyć walkę, że tak powiem, które nam przeszkadzają w takim otwarciu się na to, co wydaje mi się, czego czas od nas wymaga, że musimy stworzyć naprawdę nowy język, nowe wzorce, nową kulturę, pojednać to, co zostało porozdzielane. Z czym musimy się zmierzyć? Ja myślę, że to jest oczywiście rozległe bardzo pytanie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy i
która wraca na przykład w naszych rozmowach, w podcaście, o którym byłeś uprzejmy wspomnieć. Rzeczywiście podcast ma tytuł zapożyczony z wiersza Williama Carlosa Williamsa, tak wiele zależy od czerwonej taczki. Po prostu kocham ten wers, bo rzeczywiście wiele zależy od czerwonej taczki, tak? Od tego wiele zależy od naszych narzędzi, którymi się posługujemy w codziennym życiu, od przedmiotów, które nas otaczają, ale też od tego obrazu czerwonej taczki w deszczu obok białych kurcząt, który ktoś zobaczył i po prostu zobaczył go tak bardzo czule, że od tamtej pory no to ta czerwona taczka stała się właśnie już takim słynnym, właściwie trochę symbolem takiego poetyckiego postrzegania, trochę jak u Białoszewskiego, który też widzi w drobiazgach takiej codziennej egzystencji coś niesamowitego. I więc te tematy językowych aporii, czy takich przestrzeni, które są bardzo trudne do zmiany, one rzeczywiście powracają też w tych naszych rozmowach. Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to jest to, że nasze sposoby mówienia nas automatycznie sytuują gdzieś na zewnątrz tak zwanej natury. Już samo to, w jaki sposób posługujemy się tym pojęciem natury, często odruchowo, sugeruje, że natura to jest jakaś przestrzeń, która jest gdzie indziej, czyli na pewno nie w nas, na pewno nie nasz dom, na pewno nie coś, do czego my należymy, nie coś, czego jesteśmy częścią, tylko coś takiego, co jest gdzieś tam. I tutaj mamy My żyjemy w przestrzeni kultury, a natura to jest tam, nie wiem, wyjeżdżamy sobie na weekend albo cokolwiek. I wiąże się z tym cały pakiet oczekiwań, czyli na przykład, że ma być pięknie, harmonijnie, sielankowo i tak dalej, i tak dalej. Takich właśnie konsumenckie zamówienie względem przyrody, która ma spełniać jakieś nasze rekreacyjne przeważnie oczekiwania. I to się wiąże szerzej z bardzo głęboko zakorzenionym, w zachodnim chyba głównie myśleniu, takim podejściu ekstrakcyjnym do ziemi, tak? Czyli taka logika w naszych sposobach mówienia, w naszych sposobach myślenia, dominująca logika właśnie ekstrakcji, ekstrahowania dóbr czy zasobów z ziemi. Bo jeżeli ziemię uznamy jako coś zewnętrznego wobec nas, czy tę tak zwaną naturę uznamy jako coś zewnętrznego wobec nas, to ona staje się źródłem zasobów. Cała nasza gospodarka jest oparta na zasobach i okej, jakby do pewnego momentu to było w porządku, tak? To znaczy, to wspaniale, że ludzie zaczęli na przykład wydobywać kopaliny palne, bo dzięki temu nastąpił postęp. Dzięki temu ogromne rzesze ludzi udało się wyciągnąć ze straszliwej biedy. Dzięki temu nastąpił postęp, nie wiem, medycyny, w ogóle poziomu życia. I także ja jestem ostatnią osobą, która by, nie wiem, nie szanowała górnictwa, czy w ogóle tego jakby odkrycia tego, że można spalać węgiel. Tylko tyle, że tempo tych zmian i to, w jaki sposób ten sposób myślenia i działania skolonizował absolutnie wszystko, no, jednak okazały się niszczycielskie. To jest coś, co przytacza często Forrest Gander, inny z moich rozmówców, który jest poetą, ale też geologiem. On zawsze zwraca uwagę na to, że węgiel tworzył się w ziemi tam, nie wiem, 300 milionów lat, no a nasza kultura, znaczy myśmy spalili go w lat 300, tak? To jest jakby milion razy szybciej, więc ta kwestia tego tempa jest, wydaje się, że coś jest tutaj na rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o to, jak szybko to się dzieje. I teraz, okej, powiem trochę o tej logice ekstrakcji, bo czyli tej logice wydobycia, czyli dosłownie nasza ekonomia, nasza gospodarka bazuje na takiej logice wydobycia, czyli ziemia jest po prostu źródłem zasobów i jest w tym takie niewypowiadalne, milczące założenie, że z jakiegoś powodu my mamy do tego prawo. To znaczy mamy prawo ziemię, wodę, lasy, inne istoty, ale też innych ludzi traktować jak zasoby. No bo początek rewolucji przemysłowej, tak naprawdę rewolucja przemysłowa ruszyła do przodu, napędzana bogactwem,
z ekspansji kolonialnej, a ekspansja kolonialna nie była niczym innym niż tylko potraktowaniem niektórych ludzi również w kategoriach zasobów, czyli niektórzy ludzie lądowali po stronie tej nieszczęsnej natury i wtedy stawali się właśnie przedmiotem, zasobem, niewolnikiem, tak? Czyli te niebiałe ciała tak naprawdę w tej historii należą do tak zwanej natury i należą też właśnie do tych zasobów, które się wydobywało i które się wydobywa. Wiadomo, że konsekwencje kolonializmu, no to jest jedna z tych rzeczy, z którymi nadal się borykamy i to jest jeden z wielkich problemów do rozwiązania też oczywiście globalnie, tak? No, kiedy mówimy też o migracjach i to bardzo, bardzo złożony jest problem. I ta logika ekstrakcji, podchodzenia do wszystkiego w kategorii właśnie zasobów i to, w jak dużym stopniu język ekonomii staje się naszym kulturowym metajęzykiem, czyli takim uniwersalnym językiem, którym się posługujemy, uniwersalnym źródłem metafor, którym się posługujemy w różnych sytuacjach naszych życiowych, jest tak naprawdę wstrząsające, że moment, w którym sobie zdamy sprawę z tego, jak często posługujemy się metaforami zapożyczonymi z języka ekonomii, ale właśnie takiej ekonomii, czy takiej ekonomii bazującej na tym, na wyciskaniu dóbr z czegoś. Bardzo często, tak? Czy mówimy o czasie własnego życia, czy mówimy o relacjach z innymi ludźmi, tak naprawdę automatycznie posługujemy się właśnie tym językiem ekonomii, pytając, no właściwie utożsamiając zysk zawsze z czymś dobrym, tak? No to jakby co będziesz z tego miał, albo co ci to da, prawda? No to nawet jakby takie relacje z przyrodą, które teoretycznie mają być już tym powrotem do natury, też będą ustawione zawsze w takim języku, że co ci to daje? No las ci daje to, daje ci tam, nie wiem, odpoczynek, zdrowie i tak dalej. Czyli zawsze się pojawia ten język ekonomii, ten język korzyści, ten język czerpania jakichś dóbr, czerpania jakichś zasobów. Co mamy z jakiejś relacji, prawda? Co nam daje jakaś relacja? Co z tego, co zyskujemy? I to jest taki właśnie też obszar, który... I z tym jest bardzo trudno się temu przeciwstawić, bo kiedy tylko zaczyna się kwestionować tę absolutną dominację ekonomii, no to człowiek wychodzi na oszołoma, dlatego że ekonomiści to są poważni ludzie, neoliberalni ekonomiści to są poważni ludzie, którzy mówią te swoje rzeczy i one brzmią serio i automatycznie jakby zasługują na szacunek. No jak przychodzi ktoś, kto mówi, ej, słuchajcie, ale ziemia nie jest zasobem, bo po prostu jest skończona ilość wody, jest skończona ilość no, tych paliw kopalnych i poza tym one nie znikają, jak się je spali, to one nie znikają, tylko no, takie są prawa fizyki na tej planecie, że one zmieniają formy, zmieniają postać i zaczynają i dalej funkcjonują, tylko inaczej, tak? No to jest obieg węgla po prostu. No to człowiek wychodzi na oszołoma, bo po prostu nie rozumie praw rynku i to jest bardzo trudne. To znaczy to jest naprawdę wielka przeszkoda. To jak się zderza język nauki, który mówi o tym, ale słuchajcie, istnieją prawa fizyki i nie przeskoczymy praw fizyki. A ktoś z drugiej strony mówi, ale nie stać nas na to. No to są niekompatybilne, znaczy nie stać nas na transformację jakąś. Tak? To są niekompatybilne sposoby mówienia. I to jest straszliwy impas po prostu. Mówimy też i to jest troszkę może inne podejście do natury, że wiemy i pretendujemy do takiej wiedzy, że wiemy, że coś jest zgodne z naturą ludzką, się mówi, prawda? I czyli nasz umysł, nasz język, nasza kultura jakby zakreśla granice tego, co uznaje za zgodne z naturą. I wiemy już dzisiaj, zresztą zawsze wiedzieliśmy, stare kultury zawsze o tym wiedziały, ale nauka coraz więcej nam mówi, jak to jest ograniczone pole, które nazywamy na swój sposób naturą czy zgodnością z naturą, jak wiele rzeczy stąd jest wykluczonych z naszej wiedzy. Czyli mamy jakby takie podejście bardzo zwężające, bym powiedział nawet niegościnne, które też chyba przeszkadza, prawda? Bo mamy nagle poczucie i to jest
bardzo ciekawe we współczesnej nauce, na przykład zwłaszcza w fizyce, kiedy poszerzanie pola wiedzy właściwie sprawia w konsekwencji to, jak sobie uświadomimy, jak mało wiemy, prawda? Jak w ogóle jesteśmy mali w tym kosmosie i jak mało obejmujemy swoją świadomością, swoją wiedzą. Czy tu nie ma właśnie jakiejś aporii, wiesz, takiej, która kazała, czy jakby w tym zwrocie ekologicznym dawałaby szansę poszerzenia tego, poszerzenia jakichś bardzo zawężonych granic, które żeśmy sobie ustalili jako naturę ludzką mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Czy, to jest jakby jedno pytanie, a zanim idzie to, o czym piszesz, bo jednak został wykonany w kulturze taka praca związana z poststrukturalizmem, do której się odnosi, że to się spotkało jakby z krytyką w imię tego, co powinniśmy zrobić z językiem, żeby osłabić ten podmiot, prawda? Ta krytyka podmiotowości aż po śmierć autora, czyli taka praca w języku, w świadomości, która dekonstruuje silny, scentralizowany, kartezjański podmiot. Ta praca została wykonana, ale też pokazujesz w swojej refleksji, że ona ma też swoje ograniczenia, że stworzyła przy całym dobru, które za tym szło, stworzyła silny rozdział naszej kultury od natury. Tak, że nagle ta przepaść pomiędzy tym, co ludzkie, pomiędzy tym, co świadome, co językowe, a tym, co pozaludzkie, się pogłębiła. To jest jakby drugie pytanie, ja bym chciał, żebyś rozszerzył jako problem, z którym musimy sobie dzisiaj dać radę, jakby będąc coraz bardziej świadomy ograniczeń, które ta kultura współczesna nam wyznaczyła. Coraz jednak silniej nakreślonych granic podziału bardziej niż otwartości, czy mówiąc językiem Miłosza, powiedział, tkanki łącznej, wiesz, czyli tym, co jednak bardziej łączy, przenika w inne niż określa nas samych. Nie? Ojej, tu znowu jest bardzo dużo różnych rzeczy. To znaczy tak, to z naturą ludzką, no to oczywiście jest bardzo problematyczne, no bo nikt nie wie, jaka jest natura ludzka. To jest takie gadanie, które niby się odnosi do, niby teoretycznie ma bazować na jakichś tam twardych faktach, no ale nikt nie wie, jaka jest natura ludzka i ludzie używają tego pojęcia natury tutaj po prostu wrogo wobec siebie nawzajem, żeby no w celu wykluczenia kogoś jako formy wynaturzenia, tak? No bo to jest tak naprawdę demagogiczne bardzo narzędzie. Zawsze można powiedzieć, że jakiś tam sposób życia, czy nie wiem, jakaś tożsamość jest wynaturzeniem, tak? Jeżeli uznamy, że dla ludzi naturalne jest takie, a nie inne zachowanie, no to wtedy zawsze można powiedzieć, że jakieś inne zachowanie jest wynaturzeniem, ale to nie ma żadnych podstaw do takiego mówienia poza uprzedzeniem czyimś, tak? To znaczy to, co ludzie będą uważali za naturalne, to tak naprawdę mówi tylko o wyznawanym systemie wartości, a o niczym innym, no bo nie ma czegoś takiego w nauce, nie ma takiego pojęcia jak natura ludzka. Więc i wiemy o tym, że natura ludzka, czy w ogóle to, jak ludzie żyli, jak myśleli o samych sobie, się zmieniało historycznie bardzo, tak? To znaczy to, jak siebie rozumiemy, jest w przypadku ludzi niemożliwe do oddzielenia od tego, w jaki sposób sobie opowiadamy siebie. Nie da się rozdzielić tych dwóch rzeczy. To znaczy, ludzie są istotami mówiącymi, są mówiącymi ciałami, są. To chyba najbardziej, chyba jeżeli ta potrzeba właśnie opowiadania siebie, prawda, to jest może coś, co nas od innych istot jakoś trochę wyróżnia, chociaż nie wiem, no być może inne istoty też siebie opowiadają, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, co robią ptaki, kiedy,
kiedy śpiewają, nam się wydaje, że śpiewają, bo odbieramy te komunikaty jako bardzo, jako melodyjne, tak? Ale to wynik, to jest z kolei już nasza percepcja. Tak do końca nie wiemy, czemu służą te komunikaty. Etolodzy będą mówili, no dobra, tutaj jest jakaś tam pieśń godowa, to jest jakaś pieśń terytorialna, ale zawsze potem się okazuje, że jest jakiś taki rodzaj pieśni, który jest po prostu no jakimś rodzajem ekspresji tak naprawdę, więc niewykluczone, że wcale nie jest tak, że ta nasza potrzeba autoekspresji, wyrażenia siebie za pomocą właśnie mowy jest czymś takim super wyjątkowym, no ale na pewno jest tak, że ludzie są mówiącymi ciałami, to znaczy nam nie wystarczy nasz organizm i jego zdrowe funkcjonowanie, my musimy sobie opowiedzieć siebie w świecie. I ta opowieść jest tak fundamentalną częścią tego, czym jesteśmy, że właściwie chyba nie można rozdzielić nie tylko historii ludzi, ale wręcz ewolucji ludzi od tego aktu opowiadania. Teraz zresztą coraz częściej mówi się, okej, bo w tym, co ty mówisz, jest ten dualizm natury i kultury, tak, gdzie kultura ma historię swoją jakąś, podlega właśnie zmianom, jest nie wszędzie taka sama, natomiast natura jest takim monolitem. Natura nie ma historii, natura panuje tam kompletny determinizm, właśnie ewolucja jako coś takiego, gdzie panuje kompletny determinizm. A teraz coraz częściej się kwestionuje w ogóle ten dualizm i mówi się o takiej koewolucji naturokulturowej, to znaczy, że te procesy ewolucyjne, które zachodzą na poziomie wszystkich organizmów, tkanek i tak dalej, i procesy kulturowe, które zachodzą na poziomie języka, tego jak budujemy opowieść, jak budujemy refleksję, że nie da się tego po prostu rozwikłać, nie da się tego oddzielić jednego od drugiego. Te rzeczy się dzieją po prostu jednocześnie i wzajemnie na siebie wpływają. To jest tak jak pytanie o to, czym jest umysł, czy umysł jest biologiczny, czy jest jakoś duchowy. No i też zawsze się okazuje, że możemy podchodzić do ludzkiego umysłu od strony psychologii albo od strony, nie wiem, neurofizjologii i nie da się po prostu nożem rozkroić tych dwóch aspektów. Umysł jest w ogóle wielką, wielką zagadką, to jest największa zagadka. Nauka tak naprawdę bardzo mało wie o umyśle, to jest największa tajemnica nauki. Czym jest umysł? Czym jest ten umysł, który postrzega cokolwiek w kosmosie i wiemy, że jego obecność, że obecność obserwatora zmienia przebieg eksperymentów niektórych, tak? Czyli tego umysłu też nie da się oddzielić w ogóle od materialnej rzeczywistości, od kształtu materialnej rzeczywistości. Czy te wszystkie przykłady są o tym, że nie ma tych oddzielnych przestrzeni natury i kultury. Tak naprawdę to było takie narzędzie w pewnym momencie dla filozofii czy dla nauki nowoczesnej jakoś przydatne, ale teraz nauka porzuca już ten podział. On jest anachroniczny, on jest po prostu nieadekwatny. I okej, czyli tożsamość, to kim jesteśmy, jak siebie rozumiemy, jest no jakimś takim bardzo złożonym konglomeratem kwestii i biologicznych, i właśnie tej narracji, języka, kontekstu kulturowego. Te rzeczy są bardzo, bardzo ze sobą na różne sposoby splecione. I na pewno jest tak, że potrzebujemy tej opowieści, no ale te opowieści nie muszą być jakieś takie zamknięte, sztywne, bardzo jakieś takie kurczowo po prostu trzymające się swojej prawdziwości, tak? No bo one zawsze są w jakimś sensie też fikcją. I teraz fikcja. I to jest to, czego uczy nas i co jest wartościową bardzo lekcją tego całego poststrukturalizmu, już bez wchodzenia w takie bardzo techniczne rzeczy. Ale to, że te opowieści są fikcjami, tylko fikcja nie jest tym samym, co kłamstwo. To nie jest to samo fikcja, bo fikcja literacka nie jest tym, co
nie jest kłamstwem, prawda? Mity to nie są kłamstwa, ale są fikcjami, czyli po prostu prawdziwość fikcji jest gdzie indziej niż prawdziwość faktu, tak? To znaczy, jak włączamy, jak chcemy, nie wiem, serwis informacyjny, no to oczekujemy, że tam będą fakty, a nie fikcje. Natomiast jak otwieramy książkę, która jest opowieścią, no to nie spodziewamy się, że tam będą fakty, jakby rozumiemy, że to będzie, że tam będzie fikcja. I te nasze opowieści o tożsamości, one oczywiście bazują na jakichś tam faktach, ale też zawsze są jakiegoś rodzaju fikcją. I mi się wydaje, że to zrozumienie fikcyjności tożsamości może pomóc, nie trzymać się tak kurczowo tych własnych tożsamości, rozumieć, że one są zawsze w jakimś sensie płynne, że zawsze są w jakimś sensie skonstruowane, że nasza tożsamość też jest zawsze współtworzona przez innych. Tak? Że w ogóle pojęcie tożsamości nie ma sensu bez innego, że jeżeli jestem kimś, to tylko dla kogoś, czyli że to, kim ja jestem, w największej mierze zależy od innych, czy jest związane z innymi, bo jeżeli właśnie kimś jestem, to jestem dla innych, więc tego ja od innego po prostu nie da się oddzielić. No i być może to jest właśnie to jakieś takie bardziej gościnne pojmowanie tożsamości, które mogłoby się przełożyć na to nowe zamieszkiwanie, bo wydaje mi się, że to nowe zamieszkiwanie, o którym mówisz, dotyczy relacji między ludźmi i grupami ludzi, jak i relacji między ludźmi i innymi gatunkami. To są tak naprawdę dwie sprawy, kiedy mówimy o tej sztywnej tożsamości. No to jest ta sprawa właśnie jakichś lepszych relacji międzyludzkich, czyli po prostu, mówiąc całkiem wprost, walka z ksenofobią, z lękiem przed innością, z przywiązaniem właśnie takim, znaczy jasne, że wszyscy mamy, chcemy mieć tożsamość i potrzebujemy ją jakoś artykułować, tak? Ale takim bardzo ważnym projektem kulturowym w tej chwili wydaje się, w Polsce też wydaje mi się, że to jest bardzo ważny projekt, takie wyartykułowanie tożsamości, która właśnie nie będzie ksenofobiczna, która będzie być może błędem poprzednich tam paru dziesięciu lat było to, że zabrakło takiej opowieści, takiej pozytywnej opowieści o polskiej tożsamości, która byłaby powodem do dumy jak najbardziej, która byłaby bazą do budowania wspólnoty, ale właśnie otwartej wspólnoty. Że jakby te jedyne narracje tożsamościowe, które zaistniały, no to właśnie były takie bardzo zamknięte, lękowe, zamknięte w jakiejś takiej twierdzy i w poczuciu zagrożenia i w związku z tym wrogie do innych opowieści. Więc to wydaje mi się, że mówimy o ponieważ twoje pytania są takie bardzo bogate, to mówimy o wielu rzeczach jednocześnie, ale wydaje mi się, że to wszystko się jakoś łączy. Ta kwestia opowieści, kwestia natury czy nie natury ludzkiej i kwestia tej potrzeby wyartykułowania jakiejś nowej tożsamości, potrzeby nowej opowieści, która byłaby bardziej otwartą opowieścią w stosunku do innych ludzi, ale też w stosunku do pozaludzkiej przyrody. To mi się wydaje, że to jest właśnie pilny projekt. Jak słucham teraz ciebie, to cały czas śledzę to nasze doświadczenie pograniczne, tutaj jak ono się zmieniało, jak ono się budowało. I czyli poczynając od takich najbliższych konfliktów czy problemów z tożsamością, którymi trzeba było się zająć na początku, bo pamięć historyczna to podpowiadała, prawda, konfliktu, nie wiem, polsko-litewskiego tutaj na tym pograniczu, powstania sejneńskiego, wojen, wiesz, zagłady i nieobecności Żydów. To były te granice, z którymi musieliśmy się zmierzyć od samego początku, ale które bolały, bo one były w jakiś sposób, z jednej strony były, w cudzysłowie powiem, naturalne, bo rzeczywiście się wydarzyły, wiesz, i miały swoje konsekwencje. Jak jest wojna, to jest potem ból, jest nienawiść, jest konflikt i to się nie kończy razem z wojną,
prawda, to gdzieś zostaje. I nawet naszym odkryciem, jednym z pierwszych było, że to wcale nie jest tylko w starszym pokoleniu, tylko masz w najmłodszych, u najmłodszych. Ta opowieść konfliktowa jest przekazana, że ona znajduje swoje drogi do tego, żeby być jakby kolej w dalszy sposób przekazywana. Ale coraz bardziej było to też uświadomienie tego, że pogranicze, że ten żywioł tak naprawdę jest czymś dużo szerszym, pojemnym bardziej niż ta nasza dostępność czy przystępność, do której mieliśmy. Że ta praca bardzo szybko się, wiesz, przełożyła w coś takiego, że a to jeszcze to trzeba objąć, a to jeszcze to jest wykluczone, a jeszcze to jest zapomniane, a jeszcze to domaga się swojego głosu. I szybko to się przeniosło na sprawy i związane z naturą, z krajobrazem, z miejscem, w którym zamieszkujesz i które oprócz tych spraw tożsamości narodowych, religijnych ma również inne swoje konteksty i że to jest jakoś integralnie związane ze sobą. I teraz, czyli zmierzamy jakby do nowej opowieści po takim, ja bym powiedział, nie wiem, rozpadzie, rozbiciu dzbana, jakiejś całości, w której być może kiedyś ten świat był zanurzony, że ta opowieść obejmowała całość. To poczucie na pograniczu stało się takie, że utraconej całości, utraconej, a w związku z tym utraconych jakichś więzi, połączeń, spoiw, które musiały istnieć. I ta kwestia nowego zamieszkania, zamieszkiwania, w dużej mierze ma to w sobie ten taki rodzaj bólu czy problemu, że zamieszkujesz jakiś fragment tylko, czy jakąś dzielnicę, wiesz, jakiś mahale, jakby w Sarajewie powiedziano, czyli nie masz jakby dostępu do całości, a tym samym nie masz dostępu do serca, do środka, jakby do centrum, że żyjesz na peryferiach z tymi swoimi tożsamościami, bo podziały to sprawiły. Jeżeli jesteś ofiarą podziałów, to zaczynasz żyć na peryferiach, a nie masz dostępu do centrum, do takiej rodzinnej Europy, do której miał jeszcze Miłosz, wiesz, poczucie takie, że jestem Grekiem, który jest u siebie w jakiejś dużej całości. To nagle się mocno podzieliło różnymi granicami. I często na przykład to pojęcie pogranicze nasze zaczęto, jak na zachodnie języki było tłumaczone, to bardziej mówiło się o borderline niż o borderland. Mhm. Czyli silniejsze było to podkreślenie podziału, odrębności, niż tego, co było wspólne, właśnie jako ziemia, wiesz, jako ląd. I teraz, czyli jest jakaś potrzeba, jak mówiłaś już o tej opowieści, tworzenia na nowo jej, prawda? Czy właśnie w takim duchu, który by nas nie zatrzymywał tylko na peryferiach, tylko dawał dostęp do całości. Bardzo takiej opowieści potrzebujemy i wydaje mi się, że tutaj jest miejsce na to poezis, o którym mówisz, ale też w takim sensie literackim czy poetyckim. Chciałbym cię spytać, na ile słowo, literatura, a zwłaszcza poezja, może podjąć to wyzwanie? Na ile to się w ogóle dzieje już? Na ile poezja może stawać się tą całościową, czy przecierać drogi jakby do tej szerszej opowieści? Na ile poezja może stawać się gościnna w tym duchu, o którym mówiłaś? Czy do tego potrzebny jest jakiś radykalnie nowy język? Czy do tego potrzebujemy jakiejś awangardy? Czy do tego potrzebujemy jakichś zupełnie innych, nowych środków? Wiesz co, ja w ogóle lubię peryferia. Generalnie ja lubię peryferia. To tutaj mi się wydaje, że najciekawsze rzeczy się dzieją na peryferiach w ogóle. Więc ta peryferyjność mi osobiście nie przeszkadza. I
Wydaje mi się, że zawsze jest ciekawy zwrot właśnie ku tak zwanym peryferiom. Nawet teraz z perspektywy no, takiej sytuacji postkolonialnej na świecie, kiedy patrzymy na różne kryzysy planetarne, właśnie z kryzysem czy katastrofą klimatyczną na czele, to najciekawsze nowe myślenie właśnie płynie z tak zwanych peryferiów, czyli z, no, z takich krajów, które już od dawna borykają się z konsekwencjami zmiany klimatu, bo są to kraje wyspiarskie, albo takie kraje, które były dla Zachodu właśnie zasobami, w związku z czym mają wyniszczone środowisko, albo są po prostu śmietniskiem dla wszystkich, dla odpadów, które są eksportowane z Europy i z Ameryk. I tam się rodzi tak naprawdę najciekawsze myślenie i tam się rodzi najciekawsze, tam się rodzą też najciekawsze poetyki, więc ja osobiście, mnie osobiście interesują właśnie peryferia bardzo, bardziej niż centrum. Nie wiem, czy wierzę w to, że możliwa jest jakaś jedna całościowa opowieść, bo obawiam się, że taka całościowa opowieść po prostu, nie wiem, no, że ona po prostu z natury rzeczy będzie wykluczająca zawsze, tak? To znaczy, że dla mnie najciekawsza sytuacja jest wtedy, kiedy różne opowieści są w stanie funkcjonować obok siebie, tak? Że ta wielość opowieści jest dla mnie ciekawa. I wielość opowieści i wielość postaw to jest coś, co na pewno istnieje we współczesnej poezji, bo współczesna poezja polska, też amerykańska, bo to są akurat te dwie, które ja jakoś trochę znam. To, co jest bardzo ciekawe we współczesnej polskiej poezji, to jest właśnie wielość języków. Naprawdę duże bogactwo poetyk. Ludzie piszą bardzo różnie, bardzo różnie. Ludzie uprawiają tradycyjne takie formy liryczne i uprawiają bardzo eksperymentalne, nie wiem, lingwistyczne poetyki albo jeszcze jakiś inny rodzaj eksperymentu, który czerpie z takiej czy innej awangardy albo próbuje tworzyć jakąś nową awangardę. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja to bardzo lubię w polskiej poezji. Ludzie się oczywiście ciągle kłócą na temat tego, co wolno, czego nie wolno, czy poezja ma być zaangażowana, czy nie zaangażowana i ciągle jakieś nowe awantury wybuchają, a dla mnie najciekawsze jest właśnie to, że można i tak, i tak. Że można i tak, i tak. Że można pisać, ściszoną, w gruncie rzeczy tradycyjną lirykę, a można pisać, nie wiem, gniewne wiersze, że można pisać subtelnym językiem, a można pisać z grubej rury. I ja zresztą sama w ogóle lubię bardzo posługiwać się wszelkimi dostępnymi rejestrami polszczyzny. Od subtelnych i zniuansowanych po, nie wiem, po dosadną polszczyznę. I to jest wielka frajda w pisaniu, że można właśnie używać języka tak, jak się używa instrumentu, tak? I że różne przestrzenie w języku mają swoje funkcje i mają swoją siłę, tak? Że po prostu można pisać w sposób, który jest czuły, a można pisać w sposób, który jest brutalny, tak? To pokazuje możliwości polszczyzny. Ja akurat lubię eksplorować je wszystkie i pokazywać właśnie też to, że ten polski nie jest jeden. No, nie ma czegoś takiego jak jeden język polski, jakiś standardowy, ale jest wiele odmian, wiele odcieni polszczyzny. Nie wiem w ogóle, czy odpowiadam na twoje pytanie z tym, co próbuję powiedzieć. Znaczy, chcę powiedzieć, że takie stawianie poezji jakichś oczekiwań z góry, czy zadanie poezji jakiegoś zadania takiego odgórnie, wydaje mi się, że nie będzie prowadziło do ciekawych rezultatów. To znaczy powiedzieć, no, że poezja powinna szukać tego i tamtego. Dla mnie to się nigdy nie sprawdzało. To znaczy dla mnie nigdy nie działało takie podejście do pisania, które by właśnie stawiało pisanie przed jakimś konkretnym zadaniem. Natomiast ciekawie dla mnie jest popatrzeć na to, co pisanie rzeczywiście robi, tak? I wydaje mi się, że poezja właśnie
Może okej, okay. Co poezja robi z językiem? Na pewno go niuansuje, na pewno pokazuje różne możliwości, na pewno oducza nas takich automatyzmów językowych, czyli oducza nas mówienia w taki sposób odruchowy, nieprzemyślany, na pewno ożywia metaforę, ożywia, pokazuje plastyczność języka. I dla mnie to jest wielka wartość. Dla mnie właśnie to ożywienie języka, to wybicie na pierwszy plan jego plastyczności, to czasami takie zbicie nas z tropu też przez to, że pojawia się coś nieoczekiwanego, że pojawiają się sformułowania, których byśmy być może na pierwszy rzut oka w potocznym języku, w codziennym języku nie użyli, albo że właśnie wiersz uwidacznia nam, czy uzmysławia nam jakieś nasze takie odruchy językowe, czy automatyzmy, które stają się automatyzmami też myślowymi i percepcyjnymi, które sprawiają, że właśnie, no nie wiem, myślimy, żyjemy i doświadczamy życia w sposób taki automatyczny. Więc dla mnie poezja jest takim narzędziem, który wytrąca nas z tego automatyzmu i w tym sensie jest taką wielką lekcją uważności, przytomności, jakiejś takiej bardziej twórczej, bardziej zaangażowanej postawy, zaangażowanej w tym momencie, nie mówię politycznie, tylko zaangażowanej w życie, po prostu we własne doświadczenie. Taka poetka Jory Graham mówi o tym, że bardzo nam brak takiego zakorzenienia w zmysłowości, w zmysłowym, bezpośrednim doświadczeniu własnego życia, bo ze względu właśnie na to, że dużo rzeczy robimy na autopilocie, ze względu też na to, że nasze życie coraz bardziej robi się takie ztechnicyzowane, no teraz jeszcze do tego dochodzi internet, dochodzą do tego media społecznościowe, które też robią coś bardzo dziwnego z językiem często, bardzo go upraszczając, polaryzując, robiąc ludzi wrogów. I właśnie według Jory Graham poezja, jakby ta praca poezji przede wszystkim polega na przywoływaniu nas z powrotem do tej przytomności, do takiego zmysłowego zakorzenienia we własnym życiu. I jeżeli mamy zrobić cokolwiek przytomnie, no to po prostu musimy być tu i teraz, tak? Musimy się stawić na to własne życie, bo to jest warunkiem jakiegokolwiek następnie działania, tak? No teraz był ten film, o którym wiele osób Don't Look Up, nie patrz w górę, był film na Netflixie, wszyscy widzieli, znaczy nie wszyscy może, ale w mojej bańce wszyscy widzieli i mnóstwo ludzi komentowało ten film, dobry, niedobry, tam natychmiast oczywiście się Facebooki spolaryzowały, jest awantura wielka, dobry czy niedobry, będzie apokalipsa czy nie będzie. No ale film jest w gruncie rzeczy o tym, że dzieje się coś bardzo, bardzo poważnego, cokolwiek by to nie było. Tam akurat metaforą tej poważnej rzeczy, która się dzieje, jest ta kometa, która ma uderzyć w Ziemię. I prawie nikt nie jest w stanie zdać sobie z tego sprawy, tak? Bo ludzie są tak odklejeni, że ta wiedza nie przekłada się na świadomość w żadnym razie, bo ta wiedza jest, tak, ale nie przekłada się na taką rzeczywistą świadomość tego zagrożenia. I cokolwiek by tam o tym filmie nie mówić, ja teraz w ogóle nie chcę zajmować tutaj stanowiska własnego, no ale on jest o tym, to znaczy on jest rzeczywiście o tym, co coraz więcej osób dostrzega, że jesteśmy odklejeni bardzo, tak, że jesteśmy bardzo odklejeni właśnie od życia, od rzeczywistości, więc jak mówisz o tych powrotach, o powrocie do jakiegoś bardziej całościowego doświadczenia, czy do głębszego doświadczenia, no to dla mnie pierwszym krokiem jest ten powrót do własnych zmysłów i powrót do własnej przytomności. I tutaj na przykład dla mnie poezja robi bardzo, bardzo, bardzo dużo. To troszkę jak wspomniałaś, to ten film to troszkę tak, jakbyś zapowiadała to tą opowieścią o swoim Michale pod słońcem, który żył cały czas przejęty tym uderzeniem w okolicach Czelabińska
wielkiego meteorytu i że wydawało mu się, że nasze życie właściwie jest oczekiwaniem na to, że w końcu ten kamień będzie większy, który spadnie i wszystko zakończy w którymś momencie. Ale to spojrzenie w górę, bo wiesz, ja dokładnie tak rozumiem to jako człowiek peryferii, wiesz, to wyjście do centrum, to znaczy, że przekraczasz siebie, nie dajesz się zamknąć w jakiejś dzielnicy, ideologii nacjonalistycznej, mm-hmm. wiesz, czy innej. I w tym sensie myślałem o takiej mm-hmm. peryferyjności, która nie ma dostępu mm-hmm. właśnie do tego, co jest wspólne poza tobą, wiesz, większe i wspólnotowe. Tak samo nie wierzę, żeby, zresztą bałbym się takiej całościowej, skończonej opowieści, mm-hmm. ale bycie w drodze, wiesz, takie ciągłe przekraczanie tego limitu, który masz i w którym się odnajdujesz i ciągle odkrywasz, że to jest jeszcze tylko cząstkowe. W związku z tym szukasz dróg przejścia mm-hmm. dalej, czy wyjścia i potrzeba ci do tego poezji, prawda, żeby możesz mieć to od nauki, od takiej myśli racjonalnej, ale jeszcze nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, prawda? Nauka ci może oferować jakieś fakty, ale wyobraźnia jeszcze tego nie ogarnia. Mi się na przykład wydaje, że nasza szkoła jeszcze ciągle jest w wyobraźni newtonowskiej, to znaczy nie ma języka do tego, żeby w ogóle uczyć Einsteina i wszystkiego innego. To jeszcze nie zajęło w ogóle naszej wyobraźni w edukacji i że poezja właśnie być może jest tym tworzeniem, który otwiera ten przesmyk do wyobraźni, tak, prawda? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. O tym, ja myślę, że o tym też często mówią nawet sami naukowcy, tak? że nauce, takiej instrumentalnej nauce, czyli takiej nauce, która jeszcze cały czas gdzieś tam bazuje na podstawach stworzonych przez Kartezjusza, taki podział na ten podmiot aktywny, który poznaje i ten przedmiot, który tam gdzieś sobie czeka na to, żeby go rozpoznać, że ta nauka, chociaż ona jest technicznie niesamowicie sprawna, chociaż ona nam dała ogromne możliwości techniczne właśnie, tak? I postęp i tak dalej, no to, że czegoś brakuje empatii, brakuje poczucia więzi ze światem. Znaczy, bo tego jakby, oczywiście wiadomo, że dobra nauka to buduje, tak? I dobra nowoczesna nauka też buduje i coraz bardziej też jakby rozumie tę konieczność budowania więzi ze światem. Coraz bardziej jest poetycka. I bywa coraz tak, może jest coraz bardziej poetycka, ale właśnie sami naukowcy mówią o tym, że czegoś takiego brakuje. I jeżeli chodzi o system edukacji, system edukacji w Polsce to jest kolejny jakiś tam ogromny temat i długo by o tym mówić. Tak, no szkoła w ogóle jest bardzo nienowoczesna, też w sensie takiego przekazywania wiedzy, które polega na tym, że przychodzi ktoś, kto po prostu ma materiał do przerobienia, więc przerabia ten materiał, więc dzieci tam muszą się tego materiału nauczyć, tak? Można sobie wyobrazić sytuację, w której wiedza jest, no nie wiem, no w jakiś sposób bardziej aktywny i zaangażowany, odkrywana przez te dzieci, no ale wiadomo, że to żeby stworzyć takie warunki uczenia, gdzie dzieci są bardziej zaangażowane, gdzie to tworzenie wiedzy jest bardziej wspólne, no że to szkoła musiałaby mieć kompletnie inne warunki do tego, żeby to było możliwe, tak? Więc tutaj myślę, że jest dużo, dużo problemów z edukacją. Myślę, że bardzo brakuje edukacji też takiej artystycznej, czy jakiejś takiej naprawdę głębokiej edukacji humanistycznej, tak, no na pewno tak. I później w dalszych, to już od samego początku, od edukacji podstawowej, a z kolei na bardziej zaawansowanych
poziomach edukacji. No jest tak, że humanistyka jest bardzo traktowana jako zupełnie drugorzędny rodzaj nauki. I to mi się wydaje, że też jest niefortunne dosyć. Tak? Że, czy ja bym zawsze walczyła o humanistykę jako taką przestrzeń, która jest naprawdę fundamentalna, naprawdę konieczna, niezbędna. Także humanistyka może, że to nie jest tak, że są ci prawdziwi naukowcy, którzy po prostu mówią nam jak jest i potem są ci humaniści, którzy sobie coś tam interpretują i to tak naprawdę jest taka posypka na torcie rzeczywistości, jak mówi jeden tam teoretyk Timothy Snyder, tylko że walczyłabym jednak o takie naprawdę ważne miejsce dla humanistyki, jako dziedziny, która w tej chwili ma bardzo dużo do zrobienia, która ma bardzo, bardzo ważne zadania przed sobą w tym świecie właśnie. Bo zauważmy, że jeżeli mówimy o kryzysie klimatycznym, który oczywiście będzie miał konsekwencje w postaci potężnego kryzysu migracyjnego, no i całego szeregu kryzysów społecznych, to nie jest kryzys techniczny w tym momencie, tak? Bo wiemy jak mniej więcej, wystarczająco dobrze wiemy jak działa klimat, wystarczająco dużo wiemy o fizyce atmosfery, wystarczająco dużo wiemy o tym jakie powinny być rozwiązania, a jednak z jakiegoś powodu wydaje się, że nie da się tych rozwiązań zastosować. Czyli problem jest gdzie indziej, nie w braku wiedzy technicznej. Generalnie nam nie brakuje wiedzy technicznej. Nasza cywilizacja ma ogromne umiejętności techniczne, ale czegoś nam jednak brakuje. Brakuje nam czegoś innego, prawda? Brakuje nam mądrości, czy jakby można powiedzieć, że po prostu ludzkie zaawansowanie techniczne przekładające się na potężną sprawczość. Czyli taką mamy techniczne możliwości do ogromnej ingerencji w środowisko naturalne i zrobiliśmy to już, prawda? Doprowadziliśmy do szóstego wielkiego wymierania, cała planeta jest opleciona siecią dróg i torów kolejowych i tak dalej i po prostu dzisiaj nawet czytałam taką książkę geologa, który tylko ja nigdy nie pamiętam liczb niestety, jaka jest ilość milionów kilometrów dróg na Ziemi i jaką masę przemieściliśmy przez to, że kopiemy, że wydobywamy rzeczy, że wydobywamy piasek, potem robimy cement i budujemy gdzie indziej. To są jakieś po prostu, to w jaki sposób ta właśnie nasza siła techniczna, jakiej transformacji dokonała, że zostawiamy jakby ten ślad geologiczny już ewidentnie, to jest ewidentne, że po naszym czasie zostaje ślad geologiczny porównywalny ze śladem, który zostawiły katastrofy typu uderzenie meteorytu wcześniej, kiedy zmieniały się epoki geologiczne. Więc mamy taką niesłychaną, po prostu potężną siłę, jeśli chodzi o te możliwości techniczne, ale czegoś nam brakuje. Właśnie brakuje nam pewnego rodzaju mądrości chyba i to jest być może to, wokół czego cała ta nasza rozmowa krąży. Może używamy czasami trochę różnych określeń, tak? Kiedy ty mówisz o tym całościowym bardziej ujęciu, tak? A kiedy ja mówię o konieczności już porzucenia tego podziału na naturę i kulturę, czy właśnie, tak. No to tej mądrości właśnie, która pozwoliłaby na jakieś takie bardziej przytomne, no na jakieś takie bardziej przytomne zamieszkiwanie planety jako miejsca, które jest i społeczne, i fizyczne, i żywe, i ludzkie i więcej niż tylko ludzkie i tak dalej. To ciekawe, że przywołałaś Timothy Snydera jako właśnie tą naukę twardą, który... Nie, to był Timothy, powiedziałam Snyder? Tak. Nie, Timothy Morton. Przepraszam, że się przejęzyczyłam, bo ten, nie, przepraszam. Aha. Nie. Ale bo wiesz, był już wcześniej Gary Snyder Timothy Snyder oczywiście jest w mojej głowie, natomiast nie, to przepraszam, chodziło mi Timothy Morton, taki teoretyk od hiperobiektów, który zresztą jest po stronie humanistyki, on jest jakby totalnie po stronie humanistów, ale to jest ta jego
to sformułowanie, że właśnie ono u niego występuje jako zaprzeczenie, tak? Znaczy, że poezja czy sztuka nie jest tylko taką frywolną posypką na tym realnym torcie, na torcie rzeczywistości, tylko jest rzeczywiście fundamentalnym elementem rzeczywistości. Bo Timothy Snyder jest ciekawym przykładem łączenia, wydaje mi się, właśnie nauki z humanistyką i jego teraz pisze w ogóle książkę filozoficzną o wolności, ale też napisał świetny wstęp, świetny tekst do wydania angielskiego od Tadeusza Borowskiego. A przywołuję to dlatego, wiesz, że on jakby pisze o tym momencie, kiedy my żeśmy się pytali, czy w ogóle poezja jest możliwa po Holokauście. I odpowiada na to pytanie inaczej niż Adorno, właśnie dzięki Borowskiemu, że tylko tak jest możliwa. I też przypomina mi się tutaj John Felstiner, którego przywołujesz ostatnią książkę, która nosi tytuł Czy poezja może zbawić, uratować ziemię? Ale on też zaczynał od pisania o Paulu Celanie, od tej refleksji powojennej, czy w ogóle poezja jest możliwa, a dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy na poważnie pisze się książki o tym, w jaki sposób, czy poezja może uratować ziemię, dając jej jakąś nową sprawczość. Co jest też, wydaje mi się, znakiem czasu, który chwytasz w tej pasjonującej książce, którą bardzo polecam, bo to, jak sprawiłaś, to są wspaniałe rozmowy. Naprawdę, od Merwina poczynając, które nie są właśnie takie ideologiczne, które by mówiły o, nie wiem, poezji ekologicznej i tak dalej, i jakichś tam różnych innych rozróżnieniach, które by mówiły, że to jest ekologiczne, to nie jest ekologiczne, co mi się bardzo podoba. Bardzo pięknie wydobywają łączność ekologii ze sprawiedliwością społeczną, o której piszę, że to nie są też kolejne dwie rozdzielne sprawy. A często je się rozdziela, prawda, że albo ekologia, albo jedno i drugie. No ale to jest może ten moment, Julio, że powinniśmy może przywołać poezję, może powinnaś coś przeczytać ze swojej jej poezji, z psalmów. No dobrze, ja bardzo chętnie. Aha. Mam tutaj tylko psalmę pod ręką w tym momencie. Chyba, ja mam, że tu coś jeszcze. Jeszcze... Inne, a, tu jeszcze są. Tak. Dobrze. Krajobraz z dziewczynką. Chciałabym powiedzieć do niej, do obojga, połóżmy się pod trawą, połóżmy się w cieniu suszonych okrętów. Niech sprawę losu przejmą te platany, chciałabym powiedzieć, patrzcie, lecz tylko głaszczę przezroczyste niebo. Słońce się przesunęło i widać zielonego dzięcioła. Zaśnijmy już, chciałabym powiedzieć, bądźmy już zawsze dywanem, kłębkiem kurzu, lecz tylko stoję w chmurze śmiechu i wróć jest tym słowem, którego nie mówię, kiedy wybiega na trawę zewnętrzna jak świat i w tej chwili umiera ktoś inny. Psalm 7. Zobaczyłam korzenie kiełkujących zbóż, właśnie tu pobuduję świątynię. Zobaczyłam schludny szkielet jaszczurki, oczyszczony z ciała przez mrówki, właśnie tu pobuduję świątynię. Rozpoznaję głód maleństw, cierpkie ziarno języka szeptanego przy ziemi na wytrwały wiatr. Zobaczyłam kolumny słonecznego światła, sięgające morskiego dna, właśnie tutaj poszukam schronienia, w ławicy ryb bez imienia, w zatrutej wodzie, w strachu błyszczących maleństw, słonych słowach języka, fala za falą. Niech ściga wróg duszę moją, niech mnie dosięgnie i wdepcze w ziemię moje życie,
Właśnie tu pobuduję świątynię, właśnie tutaj poszukam schronienia, żeby się rozkarmić między maleństwami, fala za falą czasu ludzkiego powszedniego i rozpoznać radość sprawiedliwych płuc, żołądka, dłoni i języka, którym mnie mówiono, zanim była ona, zanim byłam ja. Psalm 11. Próbuję wybudować dom właśnie tu, muszlę winniczka. Próbuję wybudować schron właśnie tu, gniazdo jaskółki. Kładę fundamenty, mech na kamieniach, pokruszone światło. Otwieram drzwi, kropla wilgoci, zimny taniec wiatru. Psalm 18. Nocą jej strach przelewa się do moich snów, nic wielkiego. Obudzone w bawełnianym schronie śmiejemy się z czarnej wody, mgły, skrzydeł wiatru w szczelinach domu i warszawskie niebo cicho robi swoje, pokazując nam tylko podszewkę, wnętrze dłoni. Kiedy stado gołębi nurkuje w jej oczach, bosa dusza, dusza z gołą głową biegnie, goni wiatr. Zaczekaj, mówię stanowczo do czasu i przez sekundę wydaje mi się, że... Czy może psalm 31? Sikorka przysiadła na parapecie jak wiadomość wygenerowana przez mgłę. Październik przechodził w listopad w brzozach, dębach, olchach, mrozoodpornych kwiatach, na cmentarzach, gdzie nasi ojcowie nie pisali pamiętników, gdzie nie poznaliby naszych dzieci, naszych wierszy i nas. Telewizja nadawała Polskę, która zginęła, a potem nie zginęła, a potem znowu zginęła, a potem nie. A potem słońce podbiło wycinankę gałęzi. Nie wiadomo kiedy sikorka wsiąkła w niebo, zanim zdążyłam powiedzieć: pamiętaj, zapamiętaj mnie. Zanim oddam Państwu głos, to jeszcze chciałem Cię spytać, bo już zaczęłaś o tym mówić troszkę, zawieszając to jako pytanie, na ile ta... ten zwrot, o którym mówimy, na ile te potrzeby, tęsknoty, które zgłaszamy tutaj, zwłaszcza dotyczące wyobraźni, nowego języka, można przełożyć na taką pracę edukacyjną. I to może jest pytanie o Twoją szkołę, ale może to jest też pytanie o to, czy na przykład wyobrażałabyś sobie taką sytuację, że tu w Krasnogródzie możemy coś takiego edukacyjnego wokół tego zrobić razem, czy w ogóle interesują Cię, wiesz, takiego rodzaju działania, które by próbowały przekładać, pracować z najmłodszymi, nie wiem, przekładać ten rodzaj refleksji, o której tutaj mówimy, na praktykę edukacyjną. Jak o tym myślisz? To znaczy, mnie bardzo interesuje szukanie nowych form edukacji. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo ciekawi. I dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy w szkole ekopoetyki to jest właśnie to, że ta szkoła nie ma takiej klasycznej formy polegającej na tym, że przychodzi ktoś, kto wie. Przychodzą studenci, którzy słuchają, robią notatki, no i się rozchodzimy. Tylko sposób, w jaki próbujemy się uczyć razem tam, jest inny. To znaczy,
Oprócz tego, że okej, ten eksperyment w szkole ekopoetyki jest może dwojakiego rodzaju. Pierwszy to jest taki, że jest to szkoła radykalnie transdyscyplinarna, to znaczy czytamy teksty literackie, czytamy dużo wierszy razem, ale też spotykamy się z naukowcami, naukowczyniami z różnych dziedzin i na pewno w następnych edycjach szkoły nauk ścisłych będzie jeszcze więcej. Oprócz takich rzeczy bezpośrednio związanych z klimatem, no to mieliśmy wspaniałe zajęcia z profesorem Wiktorem Kotowskim, który jest specjalistą od mokradeł. Mieliśmy z Urszulą Zajączkowską, która jak wiadomo jest poetką, tutaj była u Państwa gościnią, ale jest też botaniczką. I no, nie wymienię oczywiście wszystkich wykładowców w tej chwili, ale czyli jakby pierwszy element eksperymentu polega na tym, że ta szkoła jest taka bardzo mocno transdyscyplinarna. A drugi element, czy drugi aspekt eksperymentu polega na tym, że ona nie jest hierarchiczna w taki sposób, że jakby przychodzi tylko ta jedna, znaczy, że ktoś naucza, a inni chłoną wiedzę, tylko oprócz takich klasycznych wykładów mamy też zajęcia z naszymi wykładowcami, bardzo często w terenie, takie, które umożliwiają zupełnie inny rodzaj kontaktu, zupełnie inny rodzaj współdziałania, robienia rzeczy razem, więc jest ten układ o wiele bardziej horyzontalny, tak dużo czasu spędzamy razem robiąc różne rzeczy i po prostu wspólnie dochodząc do jakichś tam wniosków. No i jest też właśnie to, co się z tym ściśle wiąże, oprócz takiej wiedzy książkowej czy rozmawiania o tekstach, po prostu spędzamy dużo czasu w świecie, to znaczy rzeczywiście podróżujemy, jeździmy w konkretne miejsca, tak, no mieliśmy doświadczenie i mokradła, zresztą w środku Warszawy, na Zakolu Wawerskim, to jest po prostu takie bagno w środku Warszawy, widać z niego most Siekierkowski, jest niesamowite, że jest takie zupełnie dzikie miejsce w centrum miasta i do Puszczy Białowieskiej, gdzie też tam uczyliśmy się różnych rzeczy, ale przede wszystkim no po prostu fizycznie doświadczaliśmy tego miejsca, więc to połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem takim z pierwszej ręki jest czymś bardzo ważnym. Połączenie różnych rodzajów wiedzy w próbie wypracowania właśnie jakiegoś nowego rodzaju wiedzy, nowego rodzaju wiedzy, który byłby właśnie taki bardziej transdyscyplinarny, który miałby te elementy twarde, ale miałby też te elementy związane z poczuciem więzi, z poczuciem odpowiedzialności, z empatią, z własnym uczestniczeniem, z własnym zaangażowaniem, z odpowiedzialnością i tak dalej. Więc to jest coś, co mnie strasznie interesuje. Bardzo mnie interesuje szukanie właśnie takich nowych, adekwatnych, nowoczesnych sposobów uczenia i takiego wspólnego tworzenia wiedzy. I ja tego nie robiłam z dziećmi, bo po prostu nie mam takiego doświadczenia, nie mam w ogóle doświadczenia edukacyjnego w pracy z dziećmi. Nasi słuchacze to są dorośli ludzie, którzy często już, słuchacze szkoły ekopoetyki, którzy często już są nawet jakoś tam zaawansowani w swoich karierach zawodowych, tylko po prostu przychodzi taki moment, kiedy takie doświadczenie im akurat jest do czegoś potrzebne. Także nie mam po prostu doświadczenia, nie mam doświadczenia w tego rodzaju pracy z dziećmi, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne, i że myślę, że mogłoby to być wspaniałym doświadczeniem. Dzieci są otwarte, ciekawe świata i wspaniale byłoby na tę ciekawość odpowiedzieć w taki sposób, który ją będzie ugruntowywał, poszerzał, a nie jakoś gasił. Tak. No to może będzie jakieś pole, wiesz, tutaj do współpracy. Bardzo byśmy się z tego cieszyli. I super, że jest taka szkoła, którą budujesz, tworzysz wokół tej refleksji i przekładasz to na język takiej edukacji, uczenia się. Moi drodzy Państwo, kto by chciał włączyć się do tej rozmowy naszej, to bardzo proszę
zasłuchaliście się. Proszę bardzo. To znaczy będę kontynuowała tą edukację, bo w tej edukacji właściwie siedzę już od bardzo dawna. Jeżeli chodzi o poezję, to rzeczywiście poezja, interesuje mnie przede wszystkim poezja dla dzieci, no bo z tymi dziećmi jestem właściwie na co dzień. I ta poezja faktycznie wnosi wszelkie wartości. Mamy wspaniałych poetów, na których możemy się opierać, możemy jako nauczyciele, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że właśnie stoi ten nauczyciel, prawda? Nie nauczyciel, który ma gotowe scenariusze i po prostu odbębnia to, tylko nauczyciel kreatywny, a za nauczycielem kreatywnym stoi również uczeń kreatywny, tak można powiedzieć. Czyli ta innowacja, ten nauczyciel rzeczywiście, on musi się cały czas rozwijać. To nie może być tak, że kończy studia, ma ten dyplom i to koniec jest i kropka. Musi poznawać. To jest oczywiście, cały czas idziemy dalej. Właśnie ta technika, ten internet, który też zaburza, moim zdaniem oczywiście, wiele tych takich, takiej etyki, czy po prostu wrażliwości, empatii, co zresztą widzimy w naszym społeczeństwie dzisiaj, jakie mamy problemy i kłopoty. Również jeszcze nauczyciel, to jeszcze musimy wstąpić też do rodziny, prawda, do tego fundamentu, który buduje dziecko. I bardzo fajnie jest, jak na przykład słyszymy, że w domu się czyta. Czyta się książki, czy dzieci po prostu znają wiersze na pamięć i je opowiadają. Zawsze wprowadzam wiersze, zawsze. Kocham tą poezję dla dzieci. Zaczynam, bo to właściwie od tych maluchów mogę powiedzieć o nich więcej. Tą właśnie klasyczną, czyli możemy tak zwrócić się do Janiny Porazińskiej, Tuwima, Brzechwy i tak dalej, mogłabym w sumie wymieniać, aż do tej współczesnej, troszeczkę trudniejszej, ale to rzeczywiście są schody i te schody należy pokonywać razem właśnie z dziećmi. Zaczynać od tej prostej poezji, od tego katechizmu chociażby nawet, a przez to przypuszczam, że wchodzimy na te właśnie schody czy półki wyższe. Jeżeli chodzi o studentów, bo również z nimi mam kontakt, więc tutaj właśnie mnie to zastanawia. Ich niejednokrotnie, ich edukacja właśnie chodzi, jeżeli chodzi o literaturę czy właśnie poezję, jest dosyć uboga. I też myślę, że to i od rodziny wyszło, czyli tego fundamentu, jak również od szkoły, jaką skończyli. Zawsze były te babcie fajne, które czytały, które uczyły tych wierszyków różnych i właśnie wprowadzały do tej poezji. No i dzisiaj chyba myślę, tego chyba brakuje tej babci, która opowiada, która pewnie sama na tej poezji wyrosła. Także myślę, że tutaj jest też ważne rodzina, a potem ta szkoła, ten nauczyciel. Co on właściwie wprowadzi, jak on wprowadzi dziecko do tej poezji. Dziękuję. Czyli masz jednak nauczycieli, którzy walczą, żeby poezja od samego początku była, bo potem z tego, co mówisz, Renia, to rozumiem, że jak się nie spóźni z tym wejściem w poezję z dziećmi od najwcześniejszego momentu, to potem już jest czasem za późno, czy bardzo trudno. Myślę, nie? Tak. Mhm. Myślę, że i do niej się nie zagląda w późniejszym czasie. Jeżeli jest, to musi być taki bakcyl połknięty, powiedzmy. Kto jeszcze z was chce się włączyć do rozmowy? Może jeszcze posłuchamy w takim razie. Miałabyś ochotę. Państwo nie zamarzli jeszcze. No. Ja to. Może
może z innego tomu. Jeszcze tutaj już nie będę długo, ale... Mhm. Fotosynteza. Słońce mnie rodzi prawie bezboleśnie. Na stopie mam plasterek ciepła, na powiekach lekki kompres krwi, nieziemskie gogle. Przysiada na nich widmo, jak roztrzepany błyskawiczny ukwiał, który mi opowiada barwne i teologiczne historie. Czerwień i czerń, tak wszystko się zaczyna, dopiero później wielki wylew ultramaryny, która jest moją amfibią. Jak to było, staram się pamiętać i coraz mocniej trę oczy. Tamte podskórne czasy podpływają bliżej. Są moje na ułamek światła, momentalny bezdech i rozkoszny strach, który się zaraz rozproszy w musującej toni. Mieć ciebie, świecie, na własność. Kochać cię, ciebie tracić. A trzeba wyjść na ląd, opierzyć się i patrzeć prosto w słońce. Zieleń tęczówki jak morze, tkanka, tkanina, tlen. Jeszcze jeden stąd. Lądy i oceany. Dosłownie, ogień jest nam bliski. Czasami czujesz go w podeszwach stóp. To znak, że kiedyś wszystko było boskim oceanem. Zaś głęboki czas Ziemi wyraża się w liczbach tak zatrważających, że ich odkrycie odmieniło bieg ludzkiej myśli. Która rzecz jasna spodziewa się gruntu pod nogami i przychylnej aury. Z tej perspektywy słońce jest czymś w rodzaju wieczności, a morze upartym pod tekstem. Miejsce ma sens, o ile da się wykopać grób. Tylko gdzieniegdzie można pobudować domy. Na przekór wszystkiemu wierzy się w trwałość tych śladów, chociaż powszechnie wiadomo, że lepsza jest jedna garść pokoju. Jeszcze inne wersje mówią o wysłuchanej modlitwie ryb. Tak czy inaczej, odmęt ma swoje prawa. Ciała poniekąd stałe, mamy przecież łzy, a te są w każdym słowie, bo sól jest na końcu języka i jest kropką nad i. I może ostatni. Szuflada. Niektórzy kolekcjonują opiłki przeszłości. Są bezcenne jak szadź na przydrożnych brzozach. Zwłaszcza liczą się nieliczne momenty bezwzględnej przytomności umysłu, ekwinokcjum. Jej pamiątki. Stos kolorowych pism, w których jest całe piękno świata. Ścinki tkanin, z których uszyto suknię na każdą okazję. Kolorowe włóczki. Poduszka. Pod tym wszystkim ktoś kiedyś odkryje mapę nieaktualnego świata. Pejzaż przestarzałych państw. Stada nieżyjących zwierząt, pożywiające się dawno wymarłym gatunkiem trawy. Domy zjedzone przez wodę i przez wiatr, a w domach pożółkłe zdjęcia mieszkańców. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Drodzy Państwo, więc wchodzimy w nowy rok z rozmywającymi się granicami między tym, co ludzkie i nieludzkie, między innymi. Myślę, że to będzie też
jedna z tych przestrzeni poszerzających bardzo nie tylko naszą wyobraźnię, ale rozumienie gościnności. Było to spotkanie o poezji gościnności. Myślę, że odczuliście w tym wszystkim, co mówi Julia Fiedorczuk i co pisze, że to jest bardzo ważne wyzwanie dla nas, żeby te granice poszerzać i patrzeć też blisko ku tej ziemi, tym zagubionym w lesie, którzy są czasem w naszych rękach również, tu niedaleko. I wszystko to jakoś rezonuje wspólnie w tych czasach, dniach. Strasznie się cieszę, że byłaś na otwarcie tego roku z nami, Julio. Bardzo, bardzo dziękuję. I do zobaczenia, oby rychło. Pewnie. Tak. Julia Fiedorczuk była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.